Z nami teraz Piotr Rubik, po raz kolejny w Opolu, tym razem w koncercie 30 lat wolności. Jak dla Pana upłynęło te 30 lat? Oj, mnie upłynęło bardzo szybko, w wirze pracy, obowiązków zawodowych, ale i przyjemności rodzinnych, także no niestety czas mija bardzo szybko, ale wydaje mi się, że przeżyłem te 30 lat pełnią życia i jestem bardzo z nich zadowolony. Jak występowało się i koncertowało przed 89? Jaki to był czas dla artysty, a jak teraz, po 89? Zupełnie inaczej. Znaczy sam koncert jako koncert za dużo się nie różni, ponieważ muzyka zawsze pozostaje muzyką od setek lat i proces twórczy się właściwie nie zmienia. Zmienia się to, że tak naprawdę możemy być swobodnie siebie wyrażać, możemy podróżować, możemy inaczej się ubierać, możemy inaczej się prezentować na scenie. Na pewno też możemy sobie na więcej pozwolić, jeśli chodzi o instrumenty, o stroje, o wszystko, także muzyka się za bardzo nie zmieniła, jeśli chodzi o same melodie na przykład, ale cała otoczka jest zupełnie inna, to jest zupełnie inny świat. A czy wtedy artyści czuli się wolni? Nie wiem, mogę mówić tylko za siebie. Na pewno w obszarze swojej muzyki się czułem wolny, ponieważ do nut się nikt nie przyczepiał. Natomiast jako człowiek na pewno się nie czułem wolny, ponieważ żeby wyjechać za granicę musiałem przejść przez szereg formalności, których teraz na szczęście nie ma. Co zatem usłyszymy w trakcie tego koncertu? Jeden z moich największych hitów i nie mogę powiedzieć, co to będzie za utwór, ponieważ on się zaczyna troszeczkę inaczej, kończy inaczej i chodzi o to, żeby troszeczkę zmylić publiczność i zrobić małą niespodziankę. Dziękuję bardzo za te powodzenia. Piotr Rubik teraz był z nami. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Sponsorami studia festiwalowego są Maćkowiak Okna i Drzwi, www.mokna.pl. Sentium, praca dla opiekunów osób starszych w Niemczech.